Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy sobie o czasie Past Simple. Czas Past Simple odnosi się do przeszłości, opisuje sytuacje, które są zakończone. I to, co jest istotne w czasie Past Simple, to to, że musimy wiedzieć, co to są czasowniki regularne i co to są czasowniki nieregularne. Dlatego, że czasowniki regularne to są takie, gdzie musimy dopisać końcówkę B, czy też ed. Więc damy sobie przykład czasowników, gdzie musimy dopisać końcówkę B. Smiled, caused, bruised, amused, bubbled, confused. I kilka przykładów, gdzie dopisujemy końcówkę eb. Watched, played, earned, embarrassed, entered. Ok, na sam koniec przykłady czasowników nieregularnych. Arise, arose, begin, began, become, became, bind, bound, blow, blew, break, broke, build, built, dig, dug, fight, fought, fly, flew, get, got. Jeżeli mówimy o naszych czasownikach regularnych, to my nadzwyczajnie, żeby stworzyć formę przeszłą, musimy dopisać końcówkę B, czy też ED. My dopisujemy końcówkę B, dlatego nasza czynność kończy się na E. I dzięki temu mamy formę przeszłą. Jeżeli chodzi o końcówkę ED, no to my nadzwyczajnie dopisujemy do podstawowej formy naszego czasownika i dzięki temu mamy naszą formę przeszłą. Problem jest w tym, że mamy też czasowniki nieregularne, które nie mają żadnej zasady, no i nadzwyczajnie trzeba się ich nauczyć. I pytanie brzmi, jak różnić czasowniki regularne od nieregularnych. No i tak naprawdę tutaj tak samo nie ma żadnej zasady, nadzwyczajnie trzeba to ćwiczyć. Będą linki w opisie do czasowników regularnych i czasowników nieregularnych. Ok, więc my nasze twierdzenia w past simple tworzymy za pomocą osoby, czynności, która właśnie jest w drugiej formie i cała reszta zdania. Więc przykładowo. I hid something super cool for you to find. Ok, więc zobaczymy nasze zdanie. I hid something super cool for you to find. Więc mamy naszą osobę, a później mamy naszą czynność, która jest w drugiej formie. I możecie zobaczyć, tutaj mamy podstawową formę, czyli hide. A później mamy forma nieregularna czasu przeszłego hid. No więc przepisujemy sobie nasze hid, a później mamy całą resztę zdania. We helped Joanne set up this giant vacuum with binoculars. Naszym drugim przykładem jest zdanie we helped Joanne set up this. Więc my na samym początku przepisujemy naszą osobę, czyli we. Później musimy mieć czynność w przeszłości. Słowo help jest to czasownik regularny, więc my, żeby stworzyć formę przeszłą, musimy dodać końcówkę ed. Później mamy Joanne set up this. I słowo set, które jest w czarnej czcionce, tak samo odnosi się do przeszłości. Słowo set jest czasownikiem nieregularnym i każda jego forma jest dokładnie taka sama, czyli set. Co za tym idzie, my możemy stworzyć zdanie, które odnosi się do sekwencji wydarzeń w przeszłości. Ahoy, matey. I found a map of a way. Naszym trzecim przykładem jest zdanie I found a map of a way. I robimy to samo co poprzednio, czyli przepisujemy naszą osobę na samym początku zdania, później naszą czynność, która jest w drugiej formie. W tym przypadku jest to znaleźć. Słowo znaleźć jest czasownikiem nieregularnym, czyli tym, gdzie musimy nauczyć się formy przeszłe. Więc mamy found, a później mamy całą resztę zdania. He could write our whole story. Naszym czwartym przykładem jest zdanie he could write our whole story. Więc robimy to samo co poprzednio, czyli przepisujemy naszą osobę na samym początku zdania, czyli he. Później musimy mieć czynność, która jest w przeszłości. W tym przypadku jest to móc i jak możecie zobaczyć, móc jest czasownikiem nieregularnym, czyli tym, którym musimy nauczyć się formę przeszłą. I jest to could, a później mamy całą resztę zdania. That's a cool ass map you drew, dude. Thanks. Chris told me everything about treasure hunting. Ok, na sam koniec zostały nam dwa zdania. Pierwsze to jest you drew a cool map, dude. A drugie to jest Chris told me everything about treasure hunting. Więc robimy to samo co poprzednio, czyli przepisujemy sobie naszą osobę, czyli you oraz Chris. Chris to jest he. Później naszą czynność, która musi być w przeszłości i mamy czasownik rysować i jego forma nieregularna to jest drew.
czyli ten czasownik, który musimy się nauczyć. I identycznie jest ze słowem ter. Tak samo jest to czasownik nieregularny, więc musimy się nauczyć jego formy przeszłej, czyli told. A później mamy całą resztę zdania. I wszystkie zdania odnoszą się do przeszłości, do sytuacji, które się zakończyły. Przeczenia w past simple tworzymy za pomocą osoby, didn't, oraz czynności w pierwszej formie, w każdej osobie, oraz cała reszta zdania. Więc przykładowo. I didn't know how to deal with emotions. I didn't know how to deal with emotions. I my na samym początku przepisujemy naszą osobę, czyli I, później mam nasze przeczenie, czyli didn't, która jest w każdej osobie, a później mam naszą czynność, w tym przypadku jest to no, i tak samo nasza czynność jest w pierwszej formie w każdej osobie, a później mamy całą resztę zdania. Następny przykład. I didn't think there'd be more than a barbed wire fence out here. Okej, zobaczcie, nasz drugi przykład wygląda dokładnie tak samo. Na samym początku przepisujemy naszą osobę, czyli I, później mamy nasze przeczenie, czyli didn't, mamy naszą czynność, która jest w pierwszej formie, czyli think, a później mamy całą resztę zdania. Następny przykład. Okej, nasz trzeci przykład wygląda dokładnie tak samo jak poprzednio. Przepisujemy na samym początku osobę, czyli I, mamy nasze przeczenie, czyli didn't, później mamy naszą czynność, która jest w pierwszej formie, czyli won't, i cała reszta zdania. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Naszym czwartym przykładem jest zdanie Lizard Army didn't do so well. No i sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak poprzednio, czyli przepisujemy sobie naszą osobę na samym początku zdania. W tym przypadku jest to Lizard Army i oznacza to i te. Więc mamy it, didn't, a później mam naszą czyn, która jest w pierwszej formie, czyli do i cała reszta zdania. Następny przykład. She didn't close the door. Naszym ostatnim przykładem w przeczeniach jest zdanie She didn't close the door. Więc przepisujemy sobie naszą osobę na samym początku zdania, czyli she, później mamy nasze przeczenie, czyli właśnie didn't, czynność, która jest w pierwszej formie, czyli close, i cała reszta zdania. Przejdziemy sobie do pytań. Jeżeli chodzi o nasze pytania w past simple, to my tworzymy je umieszczając did na samym początku zdania w każdej osobie, później mamy naszą osobę, i mamy czynność, która jest w pierwszej formie, czyli dokładnie tak samo jak w naszych przeczeniach i na samym końcu mamy resztę zdania. Więc przykładowo. Did you get to say goodbye to Away? Ok, więc mamy zdanie Did you get to say goodbye to Away? Więc my umieszczamy nasze did na samym początku zdania, niezależnie od osoby. Później mamy właśnie osobę, czyli you. Mamy naszą czynność w pierwszej formie, czyli dokładnie tak samo jak w naszych przeczeniach. W tym przypadku jest to get i później mamy całą resztę zdania. Did you see all that fog earlier? Naszym drugim przykładem jest zdanie Did you see all that fog earlier? I zdanie tworzymy tak samo jak poprzednio, czyli umieszczamy nasze did na samym początku zdania, później mamy osobę, czyli you, mamy naszą czynność, która jest w pierwszej formie, czyli see, a później cała reszta zdania. No i nasze pierwsze zdanie, czy też drugie zdanie, odnosi się do sytuacji, które wydarzyły się w przeszłości i są zakończone. Did you interview everyone in that hospital, or what? Trzecim przykładem jest zdanie, czy ona przepytała każdego w szpitalu. No i nasze zdanie tworzymy tak samo jak poprzednio, czyli umieszczamy nasze did na samym początku zdania, mamy później osobę, czyli she, czynność, która jest w pierwszej formie, czyli interview, i cała reszta zdania. Identycznie zdanie odnosi się do sytuacji, która wydarzyła się w przeszłości i jest zakończona. Did anyone see Fame or Shame last night? Naszym ostatnim przykładem jest zdanie Did anyone see fame or shame last night? No i sytuacja wygląda tak samo jak poprzednio, przepisując nasze did na samym początku zdania. Później mamy osobę, czyli anyone, a później naszą czynność, która jest w pierwszej formie, czyli see, i cała reszta zdania. I przed podsumowaniem zostają nam charakterystyczne słowa. Posłuchajmy. I played The Witcher yesterday, you didn't play The Witcher 20 days ago. Did he play The Witcher last week? Did she play The Witcher in 2017? Did they play The Witcher 2 months ago?
Okej, więc my jeżeli mówimy o naszych charakterystycznych słowach wypas simple, to niezależnie czy mówimy o twierdzeniach, o przeczeniach czy o pytaniach, one zawsze są na samym końcu. I my stosujemy takie słowa jak wczoraj, temu, na przykład 3 dni temu, tydzień temu, rok temu, 10 lat temu, zeszły, tydzień, miesiąc, rok, piątek, wakacje, w 2010, 2015, 2020, 2 dni temu, 4 dni temu, 10 dni temu, 4 godziny temu, 9 godzin temu, 11 lat temu. Więc na samym końcu zostaje nam podsumowanie. My nasze zdania w past simple tworzymy twierdzące, przeczące oraz pytające. My nasze zdania twierdzące tworzymy za pomocą osoby, czynności, która jest w drugiej formie, ewentualnie jeżeli czasownik jest regularny, to tu mamy końcówkę ed, czy też końcówkę b i cała reszta zdania. Więc my niezależnie od naszej osoby mamy naszą czynność, która jest zawsze w drugiej formie, ewentualnie ma końcówkę ed, czy też d i mamy całą resztę zdania. Jeżeli chodzi o nasze przeczenia, to mamy osobę, a później mamy didn't, niezależnie od osoby. A nasze pytania tworzymy umieszczając słowo did na samym początku zdania. Jeżeli chodzi o nasze czynności w przeczeniach oraz w pytaniach, to są one zawsze w pierwszej formie, niezależnie od osoby. I my stosujemy past simple w sytuacjach, które są zakończone i nie mają żadnego wpływu na teraźniejszość.